Od 30 lat unosi się nad ziemią, jak ptak, na przykład albatros, wierny i zdolny pokonywać długie dystanse. Od 30 lat wytrwale poszukuje w podróży życiowej prawdy i odważnie przyjmuje to, co przynosi droga. To urodzony nomada. Urodził się z drogą w głowie, z widokiem siebie w drodze i tak zostało mu do dziś. Aby żyć, potrzebuje fizycznego przemieszczania się. Bardzo długo bez map, z przewodnikiem, ale tylko po to, by sprawdzić, gdzie nie jechać. Z wiatrem, najlepiej wiejącym w plecy. Do sak wpakuje campę, makaron i obowiązkowo kawę, którą darzy niemal nabożnym szacunkiem, mocną, pitą w dużych ilościach, nawet na dobry sen. Zaczął jako nastoletni chłopak od eksploracji wschodniej Polski. Mamie powiedział, że jedzie na oazę dzieci bożych. Nigdy tam jednak nie dotarł. Zjeździł za to cały świat. Wędrowne ptaki tak mają. Latać nie może, więc jeździ rowerem. Bo jazda na rowerze to trochę jak latanie. Niby na ziemi. No ale nogi przemieszczają się przecież w powietrzu. 30 lat rowerem po świecie. Piotr Strzeżysz. Zapraszamy. Witaj, Piotrze. Dzień dobry. Rozgość. Tak przysłuchiwałem się tej zapowiedzi, skąd ta pani wszystko wiedziała. Takie rzeczy o mnie dość zaskakujące. Ja poproszę, żeby jakby ze mnie to światło zdjąć, to mi się będzie lepiej opowiadać, bo i tak nie jestem tu najważniejszy. I ważniejsze są zdjęcia, mam nadzieję, i to, co jest do powiedzenia, co będzie zaraz do powiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwu chciało się ruszyć z domu i przyjść tutaj. W tych czasach trochę, ja je nazywam postpandemicznych. Przed pandemią tak się złożyło, że jakoś udawało mi się żyć z podróżowania. Teraz udaje mi się trochę mniej, może dlatego trochę mniej podróżuję. I w ogóle miałem w tym roku taki pomysł na siebie, że spróbuję stacjonarnego trybu życia, ale nie wychodzi mi to jakby na zdrowie, że tak się wyrażę. I niedługo pewnie znów gdzieś pojadę. Natomiast ten tytuł, trochę taki na wyrost, z jednej strony 30 lat rowerem po świecie, z drugiej strony nawet trochę nie na wyrost, bo ja za rok kończę 50 lat. Podobno nie wyglądam i tak naprawdę jeździłem od dziecka, to tam oczywiście, przepraszam, bo coś tu się zmieniło za szybko. Początkowo, teraz już naciskam i zaraz zobacz, czy, o dobra, wszystko działa. No początkowo, kiedy miałem te kilka lat, to o dalekich podróżach nie marzyłem. Bardzo wiele rzeczy mnie ograniczało. No z racji tego, że no jak się ma 5 lat, no to ma się inne rzeczy w głowie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że na początku chciałem zostać Indianinem. I to bardzo długo miałem w głowie. Potem przeczytawszy książkę jednego z takich moich autorów, których bardzo lubię i cenię, Marka Bieńczyka, w jego książce pod tytułem napisał kiedyś taką książkę trochę o jakby też taką jak w pewnym sensie autobiograficzną, nawiązując do Facebooka, nazwał tę książkę książką twarzy i tam pisał, że też chciał być Indianinem, jak był mały i bardzo mi się to spodobało. O książkach może jeszcze potem coś napomknę. My tu mieliśmy taki mały problem techniczny z moimi zdjęciami, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie działać, naciskam kolejne działa. Także wracając jeszcze do tego Indianina, który tam był, ten 5-letni w przedszkolu, ja od dziecka miałem w sobie takie bardzo silne poczucie, lubię to nazywać, unoszenia się nad ziemią. Chciałem zostać lotnikiem, zdawałem do szkoły lotniczej do Dęblina, ale mnie nie przyjęto z różnych powodów, w końcu to odpuściłem. I z tym lataniem trochę tam coś miałem wspólnego w życiu, ale nie za wiele. Jakieś skoki, jakieś paralotnie i tak dalej. Natomiast no to nie rozwinęło się te, powiedzmy, jakieś marzenia takie dziecięce latania. One się nie rozwinęły aż tak mocno, jak marzenie zwiedzania świata. To jeszcze jest taki rysunek, na którym no, powiedzmy, że to jestem ja, taki symbolizowany troszeczkę, że śpię pod górą, bowiem jeszcze te góry, one też były bardzo ważne od samego chyba dzieciństwa mojego. Pierwszy raz byłem w Tatrach, jak miałem kilka lat i byłem kompletnie zauroczony. Potem z tymi górami tak jakby było trochę raz bliżej, raz dalej.
No do teraz te góry ciągle są, stąd jeżeli ktoś mnie pyta, gdzie ja teraz pojadę, gdzie ja się wybieram, czy gdzie ja, to znaczy w jaki sposób wybieram te swoje miejsca docelowe, w które jeżdżę, to one bardzo często wiążą się z górami. Bardzo często jest ten element górski, dlatego że te góry no, są mi bliskie, były bliskie i one się jeszcze pewnie nieraz pojawią na zdjęciach kolejnych, które teraz będę Państwu pokazywał. No i to marzenie zwiedzania świata było też nieodłącznie związane z rowerem. Jak mnie ktoś pyta, dlaczego rower, to ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy, ten rower jest taką kompletnie nieodłączną częścią mnie i ja rzeczywiście, tak jak w jednej z książek napisałem, w książce pod tytułem Powidoki, która ukazała się 8 lat temu, napisałem, że ja mam takie wrażenie, że urodziłem się z drogą w głowie i z rowerem siebie na tej drodze w głowie. I tak mi już zostało, co zresztą tutaj napomknęła, jak dobrze, jak nie przekręcam imienia, to chyba Kasia, ale może przekręciłem, już nie pamiętam. I ten, no ten rower był zawsze, to znaczy takie najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa mam związane z rowerem. Ja jeszcze mój okres dorastania, moje takie wczesnoszkolne lata, dzieciństwo przypadło w okresie takiej powiedzmy późnej komuny, kiedy no nie było tych takich, nazwę to, dystraktorów, takich rzeczy odciągających uwagę, komputerów, gier, nawet telewizor. No był w domu, ale się go w zasadzie nie oglądało. Do południa no to była tylko jakaś taka kasza, ja na to nazywałem. Był taki, może ktoś tu z Państwa na pewno jest, kto na sali to pamięta, był taki okrągły, kolorowy jakiś globus i była kasza na pierwszym programie, tam po południu się zaczynały, szczególnie w poniedziałki, programy. Był teatr telewizji w poniedziałek, który u mnie w domu się nałogowo oglądało i czasami jakieś programy z drugiego programu, były dwa programy, no i tyle. I w zasadzie całe dzieciństwo spędzało się na zewnątrz. I jakby wszystkie takie wspomnienia z dzieciństwa, no to mnie kojarzą się no, z byciem na zewnątrz, z ruchem, w ogóle z jakąkolwiek formą ruchu, pojmowaną tak bardzo ogólnie. Natomiast dla mnie tą taką najbardziej, taką najciekawszą formą ruchu był rower. No bo oczywiście nie wszyscy jeździli rowerem, natomiast wydaje mi się, że jakby chyba każdy miał rower. Jakiś taki rower, rowerek. Dziadek miał Ukrainę, ktoś miał Uniwersala, ktoś miał tam jakieś lepsze rowery, Orkany, prawda? Jakieś kolażówki takie z przerzutkami. No i ten rower jakby zawsze był. To znaczy, ja czasami naprawdę traktuję ten rower jak takie trochę przedłużenie moich nóg. Dzisiaj do Państwa też bym przyjechał rowerem, tylko jutro muszę być w Warszawie. No i już jestem jakby za stary, chociaż nawet chyba jakbym był młodszy, to by mi się nie chciało no jutro do Warszawy robić tych tam 350 kilometrów i sobie czegoś udowadniać. O udowadnianiu jeszcze będę dzisiaj mówił. I to, co było wcześniej powiedziane też przy zapowiedzi mnie, że ten element unoszenia się nad ziemią, latania, też to jest coś, co ja od zawsze miałem w głowie i po bardzo, bardzo wielu latach, bo to wydarzyło się dosłownie kilka lat temu, przeczytałem taką książkę jednego z reżyserów teatralnych, Piotra Cieplaka. On opisał swoją podróż do Portugalii. Napisał o tym książkę. 2 miesiące podróży jego do Portugalii zaowocowało książką, w której on porównał pedałowanie do latania. Tam w ogóle w tej książce było bardzo dużo takich myśli, pod które ja bym się podpisał. I to jest też coś takiego, co ja uwielbiam w literaturze. Będzie trochę o książkach niestety, albo stety, podczas tego mojego tutaj opowiadania. Bowiem czytam coś, tak jak ja bym to sam powiedział, ale czasami to jest tak ładnie ubrane w słowa, że ja bym tego tak nie nazwałbym tego w ten sposób. Natomiast ja to współczuwam, że to jest dokładnie moja myśl, tylko jeszcze ładniej ubrana w słowa, niż sam bym to zrobił. No i to, co Państwu wcześniej pokazałem na tym zdjęciu, to unoszenie się trochę takie nad ziemią i ten element takiego takiej jakiejś ulotności, tego właśnie tych kilku, no, kilkunastu centymetrów nad ziemią, kiedy człowiek jest na tym rowerze, no niby jest na ziemi, ale nie jest, prawda? Te nogi cały czas unoszą się nad ziemią, szczególnie podczas zjazdów, ale nawet jak jest prosta droga albo się podjeżdża, no jednak jest jakiś w tym element latania. I ten rysunek tutaj, ten obraz, który też był kiedyś namalowany dla mnie, on zaginął, nie wiadomo gdzie teraz jest, ale mam jeszcze jego zdjęcie. Jakby obraz był kwadratowy i to jest, całość obrazu jest po lewej stronie, po prawej jest jakby fragment tego obrazu.
Tak, bardzo dziękuję za tę uwagę. Właśnie, bo jesteśmy w dość kameralnym gronie. Tu sala jest duża, miejsc jest sporo wolnych. Gdyby państwo mieli ochotę mi przerwać albo stwierdzić, że przestań już, przestań gadać, czy coś takiego, nie wiem, powiedzieć, następny slajd na przykład powiedzieć, to bardzo proszę. To ja jakby nie mam z tym problemu. Bardzo dziękuję. To jest, w zasadzie pan powiedział to, co ja chciałem teraz powiedzieć. Właśnie ten obraz doskonale symbolizuje moją tęsknotę za wolnością. Moją tęsknotę za... za byciem w drodze. Chyba do tego jeszcze nawiążę kilka razy podczas kolejnych zdjęć, podczas kolejnych czy rysunków, chociaż tych rysunków tam chyba już nie będzie zbyt wiele, może jeszcze ze 2-3. No i jak to się wszystko jakby działo u mnie w taki bardzo naturalny sposób. To znaczy ten rower zawsze był, ta potrzeba, tęsknota bycia w ruchu zawsze była, ta chęć przemieszczania się, poznawania świata była. Jak się otworzyły granice, te początkowe lata 90., kiedy ja w ogóle jak pierwszy raz starałem się o paszport, to mi odmówiono. Dopiero za drugim razem dostałem paszport i pojechałem wtedy w Alpy. Potem w te Alpy bardzo często wracałem. To były wczesne lata 90., kiedy ja zazwyczaj jeździłem z rowerem, pociągiem przez Wrocław do Zgorzelca. W Zgorzelcu przekraczałem granicę i w Görlitz brałem, już po drugiej stronie granicy, brałem pociąg na taki Wochenendenticket. To był taki bilet weekendowy, wtedy jeszcze były marki niemieckie i za równowartość około 100 zł, powiedzmy, to było 25 marek, to wtedy marki były tam po 4 zł chyba nawet, potem początkowo to nawet były mniej, ale powiedzmy, że to było tak około 100 zł, wliczając bilet na rower można było dostać się czy do granicy z Francją, czy z Hiszpanią, czy ze Szwajcarią i potem całe te Alpy były otwarte. No i to były moje takie początkowe wyjazdy, kiedy studiowałem, a potem przyszedł czas na inne kontynenty, była Afryka, była Azja i Azja, muszę państwu powiedzieć, że Azja to była takim trochę punktem zwrotnym. Ja już wtedy zacząłem pracować, to już było bardzo późno, jakby ja dosyć, w ogóle wszystko robię późno, tak mi się wydaje, że jakby ze wszystkim jestem trochę spóźniony, porównując się do moich rówieśników. Dlatego ja na przykład mam taki krąg znajomych, wśród których jestem znany jako senior, bo oni wszyscy są tam ode mnie, powiedzmy, 5-7 lat młodsi, więc jak ja na przykład byłem na studiach i miałem 28 lat i byłem na pierwszym roku, a potem poszedłem na jeszcze jedne studia, miałem 29 wtedy lat i znów byłem na pierwszym roku, a oni mieli te tam 19-20, no to jak ktoś ma 19 lat i jest u niego w grupie ktoś, kto ma 29, no to jest stary facet, no. Ja byłem senior właśnie. No i ten senior, tu wcześniej były Indie, tu pokazuję państwu Tybet. Do tego Tybetu miałem takie... cofnąłem zdjęcie, czyli da się cofnąć. Bardzo dobrze, to na przyszłość będę wiedział, jak się mi coś przypomni. Miałem takie szczęście właśnie, że jeszcze udało mi się do tego Tybetu pojechać, to nawet 2 razy. I to się wszystko potem jakoś tak naturalnie rozszerzało, te odległości się rozszerzały. Zacząłem pracować w szkole, to była szkoła społeczna, prywatna. To znaczy społeczna, no, to nie prywatna, to znaczy nie, szkoła społeczna się różni tym, że nie ma takiego w zasadzie właściciela, który na tym zarabia, tylko jest jakieś ciało, które stanowi tam o finansach. No, pensja była dobra, nawet bardzo dobra. Ja zawsze się dziwiłem, dlaczego nauczyciele tak narzekają. Może dlatego, bo właśnie pracowałem w społecznej szkole, a nie w normalnej, w takiej w cudzysłowie normalnej, państwowej i tą pensję miałem dobrą. No i jeździłem w bardzo różnych warunkach. Bardzo jakby wiele z moich wyjazdów było zrealizowanych zimą, ale to nie dlatego, że ja lubię zimę. Ja właśnie nie lubię zimy. To znaczy, ja nie lubię zmarznąć. Lubię się umordować, o tym jeszcze będę mówił, ale właśnie wcale nie lubię zimy. To znaczy zimą się bardzo źle jeździ. Wcale nie ma nic przyjemnego w jeżdżeniu rowerem zimą, naprawdę. No. Jak ktoś jest tutaj na sali z państwa, kto jeździł zimą, no to nie ma w tym nic przyjemnego. Tylko akurat czasami tak wypadało, bo na przykład jak pojechałem do Tybetu w lutym, no to tam wtedy jest zima. No i trudno, no. No, to znaczy trzeba się jakby przystosować, to znaczy nie wybierałem miejsc ze względu na komfort, tylko wybierałem miejsca ze względu na pewnego rodzaju jakąś taką
jakby to nazwać, no jakieś przyciąganie. O tym jeszcze będę mówił za chwilę. Tu mi oko zamarzło, ale się cieszę, bo tam dojeżdżałem akurat do takiego miasteczka, w którym wiedziałem, że będzie hotel. I to w ogóle jest taka historia. Ja tę historię opisałem w jednej z książek, w pierwszej książce, która ma tytuł Campa w sakwach. O niej zaraz opowiem coś, no, ale to za chwilę. No i to były takie, już nie wchodzę oczywiście w szczegóły tych wszystkich przygód, tych wszystkich zdjęć, które tu Państwu pokazuję. Tym bardziej, że to są zdjęcia, które wszystkie te do tej pory zdjęcia, które Państwu pokazuję, to są skany z normalnych negatywów albo ze slajdów. Czyli no ja jadąc na przykład tutaj, to jest zdjęcie z Carretera Austral w Chile, zrobione w 2007 roku, w lutym, właśnie no to, czyli jakby luty po drugiej stronie kuli ziemskiej, no to tam lato. I tutaj nawet jeszcze jadę na nie swoim rowerze, wpadłem na taki bardzo głupi pomysł kupna roweru takiego supermarketowego za 200 zł w Chile i przejechania nim Carretera Austral, co się źle skończyło, bo skończyło się złamaną nogą. No w każdym razie chcę powiedzieć, że no te miejsca w jakiś sposób mnie przyciągały. No i teraz wydarzyło się coś bardzo dziwnego, to znaczy zacząłem jeździć na takie spotkania kolosy do Gdyni. Najpierw jeszcze na pierwszych spotkaniach tych kolosowych to w ogóle byłem w Krakowie, ale wtedy byłem jako, nie jako uczestnik, a jako oglądający. A potem już w Gdyni byłem pierwszy raz jako uczestnik i dali mi nagrodę. I to muszę Państwu powiedzieć, że to było bardzo niedobre. To znaczy, bo te nagrody w pewien sposób ukierunkowały moje kolejne wyjazdy. To znaczy ja nagle złapałem się na tym, że jeżdżę po to, żeby potem móc się czymś z jakiejś strony, nie wiem, popisać, zaimponować, coś udowodnić, nagrodę dostać. Zacząłem jeździć dla nagród. To było nienormalne. Tak jak jeszcze pamiętam, kiedyś miałem w szkole, jak jeszcze w średniej szkole czy na studiach, miałem taki też okres, że jakby miałem taką fazę uczenia się dla ocen i to było trochę coś podobnego. No i nagle zacząłem jeździć, żeby sobie coś tam udowadniać i też złapałem się na tym, że to już nie miejsca mnie przyciągały, tylko wymyślałem sobie takie miejsca, które byłyby atrakcyjne ze względu na potencjalną publiczność bądź organizatorów festiwali. Prawda? No jak ja pojadę do Tybetu, tak tu Państwo widzą właśnie zdjęcie z Tybetu z roku 2006, więc ja sobie no wtedy pojechałem do tego Tybetu też z myślą, że o, to będzie o czym opowiadać, prawda? I to było, to znaczy nie chcę powiedzieć, nie chcę w sumie tego wartościować, że to było złe, ale tak, że nie powinno to być jakby tylko i wyłącznie jedynym powodem, dla którego ja tam jeździłem. No w każdym razie, no miałem taki okres i jak teraz mam jakichś znajomych, którzy robią podobne rzeczy, to ja ich w pewnym sensie ich rozumiem i trochę jakby cieszę się, że ja już mam nadzieję, to za sobą, bo ostatnio muszę Państwu powiedzieć, że znów mi coś przyszło do głowy i nie wiem, czy znów nie zacznę sobie czegoś udowadniać, ale to nie jest teraz na ten moment istotne.